Nasz program wspiera firma AutoDNA, umożliwiająca sprawdzenie używanego samochodu po numerze VIN oraz firma ProdigTech, produkująca mierniki lakieru. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. Dzisiaj jest poniedziałek, natomiast zapraszam Państwa na nieco spóźniony Motodziennik używany. Dzisiaj, mam nadzieję, będzie bardzo ciekawy program, a ten program, do których przyzwyczaiłem Państwa w poniedziałki, czyli nowości, aktualności, będzie jutro. Jeszcze raz przepraszam za zamieszanie, natomiast ciągle jeszcze borykam się z nowym sprzętem. Tak jak wspominałem Państwu jakiś czas temu, pracuję na czymś innym niż pracowałem przez ostatnich 20 lat. I od czasu do czasu spotykam jakiś problem, który na szczęście na spokojnie staram się rozwiązać. Od czego dzisiaj zaczynamy? Oczywiście od tablicy ogłoszeń. Dzisiaj mam dla Państwa trzy propozycje, a zaczniemy od auta, którego jeszcze w programie nie było. To Toyota Hilux z 1998 roku. Wygląda bardzo niepozornie, prawda? Taka pierwsza lepsza zmota. Ale nie. To auto zostało w 2011 roku zbudowane od podstaw w renomowanym warsztacie Pawła Oleszczaka z pełną, zgodną z załącznikiem J, klatką bezpieczeństwa. Auto ma pod maską silnik BMW M57, silnik 3.0 diesel, 247 koni. 4 lata temu silnik, jak i skrzynia oraz mosty zostały rozebrane do ostatniej śrubki i złożone na nowych częściach. Koszt 65 tysięcy złotych. Auto ma paszport PZM i wycenione zostało na 139 tysięcy złotych. Kolejna propozycja to Volvo V60 z 2014 roku w bardzo ciekawej wersji. Jest to hybryda plug-in z dieslem 2,4 litra pod maską. Łączna moc to 280 koni, przebieg to 211 tysięcy kilometrów. Auto jest po grubym, udokumentowanym przeglądzie. Wygląda lepiej niż dobrze, zarówno w kabinie, jak i na zewnątrz. No i na samym prądzie można przejechać do 50 km. Cena to 67 tysięcy złotych. I jeszcze Kia Venga na koniec od naszego widza i patrona jednocześnie. Polski salon, pierwszy właściciel. Auto jest z 2016 roku, ma tylko 70 tysięcy przebiegu i było serwisowane wyłącznie WASO. Pod maską benzyna 1.6, 128 koni, cena to 47 900 zł. Szybko przypomnę, że jeżeli są Państwo naszymi patronami od minimum pół roku i chcieliby zobaczyć swoje ogłoszenie w naszym programie, wystarczy je do nas podesłać, my je z przyjemnością pokażemy. Jeżeli patronami Państwo nie są, jest szybka ścieżka za pośrednictwem serwisu Patronite. Można się również do nas zgłosić bezpośrednio. Adres mailowy jest na planszy pod koniec każdego programu. Pierwsza część naszego programu sponsorowana jest niezmiernie i niezmiennie przez firmę Corteco, firmę, która produkuje filtry, uszczelnienia, koła pasowe, różne elementy z zakresu tłumienia wibracji, w tym elementy zawieszenia, i przechodzimy do sprawdzenia auta używanego. W latach 60. marka Citroën miała w ofercie auto tanie, czyli model 2CV, coś na kształt dzisiejszego segmentu A. Było też coś nieco większego, 4-metrowego, dziś to ledwie segment B, ale 50 lat temu model AMI zaliczany był do kompaktów. No i była prawie, bo bez 10 cm, 5-metrowa limuzyna lub kombi, czyli model DS. Luka wynosiła więc 90 cm i pod koniec lat 60. postanowiono ją czymś wypełnić i zaprojektować auto rodzinne, przystępne cenowo. Potrzebny był, jak dziś byśmy powiedzieli, po prostu odpowiednik Volkswagena Passata. Chociaż ciekawostka, model B1 pojawił się dopiero 3 lata po Citroenie i faktycznie miał bardzo, bardzo zbliżone wymiary. Model GS trafił do sprzedaży w roku 1970. Nie wiem, jakie wrażenie robił wtedy, ale dziś projekt szalenie do mnie przemawia. Jest spójny, charakterystyczny i niezwykle estetyczny. Może niekoniecznie w wersji kombi, ale i tej nie sposób odmówić konsekwencji i uroku. W ciągu kilkunastu lat, do roku 1986, sprzedano prawie 2,5 miliona Citroenów GS, w tym 800 sztuk z dopiskiem Birotor. Była to wersja z silnikiem Wankla, mocna, stukonna, paliwożerna oraz bardzo droga. Auto kosztowało więcej niż model DS. I była to technologiczna ciekawostka, bardziej niż realna próba rozwinięcia tematu silnika z wirującym tłokiem. Bezpośrednim następcą modelu GS był rzecz jasna Citroën BX. I tutaj już czuję się jak ryba w wodzie, bo oczywiście miałem kilka, łącznie z wersjami GTI. Stylizacja była genialna, wnętrze rewelacyjne, a wybór silników ogromny. Od 1.1 po 1.9 we wspomnianym GTI. I były też oczywiście diesle, w tym silnik 1.8 z turbo. Ujmujące było i jest to, jak niezwykle współcześnie się tym samochodem jeździ. Zwłaszcza, że zarówno w GS, jak i BX zawieszenie było hydropneumatyczne. Podobnie zresztą jak w Xantii, kolejnym wcieleniu francuskiego auta rodzinnego. Kolejny już raz mamy do czynienia ze wspaniale zaprojektowanym samochodem, wspaniałą linią nadwozia, eleganckim, nieprzekombinowanym wnętrzem, i co najważniejsze, doskonałymi właściwościami jezdnymi. Przy okazji warto wspomnieć o kilku mitach, które jeszcze gdzieniegdzie się pojawiają. Auta francuskie wzięte do jednego worka postrzegane były w latach 80. i 90. jako bardzo wygodne, bardzo komfortowe i faktycznie była to ich cecha wspólna, choć tylko Citroën korzystał z Hydro. Renówki czy Peugeoty miały konwencjonalne zawieszenie, choć fakt miękko zestrojone. Kolejny mit to francuskie się psują. Zarówno BX, jak i GS czy Xantia miały dla osób postronnych przerażającą technikę pod maską. Pompę hydrauliczną, przewody ciśnieniowe, gruszki, w nich amortyzator, więcej gruszek z akumulatorem ciśnienia. I drobna awaria, drobny wyciek oznaczał najczęściej koniec jazdy, gdyż zarówno wspomaganie, o ile było, zawieszenie, jak i układ hamulcowy korzystały z jednego obiegu. Więc jak dochodziło do awarii, auto nie skręcało, nie hamowało i nie chciało się podnieść. Ale już w latach 70., o 90. to nawet nie wspominam, był to system, układ bardzo dopracowany, choć nadal wymagający specjalistycznej wiedzy i serwisu. Pełen zawiłości, niemniej na szczęście do awarii dochodziło bardzo rzadko. A jak się już ktoś do BX-a w dieslu przekonał albo do Xantii, to po prostu jeździł i nie narzekał, wręcz przeciwnie. Dość charakterystyczne jest to, że wiele osób korzystających 20 czy 30 lat temu właśnie z Xantii czy BX-a wspaniale te samochody wspomina, punktując bezawaryjność i rzecz jasna wspaniałe zawieszenie. Lata 90. to w europejskiej motoryzacji niemal wyścig zbrojeń, ogromny skok zarówno pod względem rozwoju elektroniki, jak i potrzeb klientów, a kwintesencją tego skoku były wspaniałe auta z przełomu wieków, symbolicznie wchodzące w nowe milenium. Citroën C5 debiutował w roku 2000 i trzeba oddać, że było to auto bardzo starannie zrobione, zarówno pod kątem projektu karoserii, jak i ergonomii kabiny. C5, zwłaszcza w wersji kombi, to auto jedno z większych w swojej klasie. Kombi miało ponad 4,80 m, tyle co Vectra C, ale dużo więcej niż Passat B5 czy nawet B6. W dodatku, choć łatwiej to docenić z dzisiejszej perspektywy, odległej czasowo, paleta silników była skromna, ale udana, sprawdzona. Diesle to przede wszystkim 2.0, już z układem Common Rail, i to są dobre, niezawodne silniki. Był jeszcze 2.2, o którym zdecydowanie mniej informacji, ale największą zaletą Citroena C5, jak się okazało, były i są motory benzynowe. 1.8 115 lub w fazie drugiej 125 koni, silnik jest trochę za słaby, albo 2.0 140 idealny, oby bez dopisku HPI, czyli bez wtrysku bezpośredniego, na szczęście to rzadkość. Było jeszcze 3.0 V6 w topowej wersji, również bardzo udany silnik. Faza druga, czyli taki dość zaawansowany facelifting, to rok 2004 i doszedł silnik 1.6 HDI. Bez sensu, za słaby. Przede wszystkim zmienił się przód auta oraz tył w wersji liftback. I podsumowując C5 pierwszej generacji, zarówno pierwszej, jak i drugiej fazy, odnoszę wrażenie, że to auto cieszy się teraz w Polsce zdecydowanie większą popularnością niż gdy było nowe. I nic dziwnego, bo ma naprawdę mnóstwo zalet. Jest tanie. Najdroższe egzemplarze z końca produkcji kosztują 15 000 zł z 2-litrową albo 3-litrową benzyną. Jest bezawaryjne, zwłaszcza z benzyną 1.8 i 2.0. W dodatku silniki te lubią się z gazem. Jest ogromne i często świetnie wyposażone, typu skrętne ksenony, skórzana tapicerka. I nie rdzewieje, oczywiście wszystko się kiedyś utleni i rozpadnie, ale C5 jest po prostu dobrze fabrycznie zabezpieczona przed korozją. Jeśli auto nie było naprawiane blacharsko i nie stało w trawie, to jest wolne od rdzy. Problemy są dwa. Brakuje nowych części i za jakiś czas nie będzie ich wcale, bo polityka koncernu Stellantis jest najwyraźniej taka, by auta te i wcześniejsze zniknęły. Próbowałem kiedyś do BX-a coś kupić w ASO, to się okazało, że nawet nie mają dostępu do katalogów. Nic. Jak mamy kombi, to szyba w klapie się otwiera tak długo, jak się nie popsuje zintegrowany z wycieraczką przycisk, a sama klapa leci na łeb, jak jest zimno. A wymiana siłowników wymaga rozebrania pół auta. A jak jej źle dobierzemy, to przy każdym otwarciu będzie próbowała nam wybić zęby. No i jeszcze jedna rzecz. Zawieszenie wymaga fachowca. Na kanale mamy mnóstwo filmów z napraw, regeneracji sfer, choćby w mojej C5. Ciągle żałuję, że się rozstaliśmy. I przy okazji, jeśli chodzi o pierwszą generację, w mniejszym stopniu drugą, to C5 C5 nierówna. I dopiero niedawno odkryłem, czemu tak jest. Otóż są egzemplarze, które mają w sobie to cudowne rozkołysanie. Jedziemy jak na chmurce. I są takie, które są zdecydowanie twardsze i reagują inaczej. Chodzi o zużycie sfer oraz to, czy są one oryginalne, czy są zamiennikami, bo w tych kulach jest nie tylko gaz i płyn hydrauliczny i przepona, jest też niewielki amortyzator. I z mojego doświadczenia wynika, że lepiej zagenerować niż kupować zamienniki, bo jest różnica w komforcie. Ale o tym wszystkim to już Państwu godzinami z Tadeuszem opowiadaliśmy. Przejdźmy zatem do ostatniej generacji X7 z roku 2008. Dwie wersje nadwozia, oczywiście kombi i zwykły sedan, już nie liftback. Dwa rodzaje zawieszenia, nawet trzy. Hydropneumatyczne, zwykłe na sprężynach, bardzo wygodne swoją drogą, oraz Hydro Active 3, czyli zawieszenie hydro z dodatkową regulacją przechyłów, absolutnie cudowna sprawa. Za to większym problemem są silniki. Diesle oprócz 1.6 i 2.7, potem 3.0 nadal są super, ale tak naprawdę mówię tylko o silniku 2.0, który jest wart polecenia. Jest też 200-konny 2.2, niezwykle dopracowany u schyłku swojej kariery. Z benzynami jest za to problem i to spory. Najczęściej spotykane to niestety awaryjne 1.6 THP. Odradzamy. Również w 120-konnej wolnossącej wersji. Silnik 2.0 doskonały, trwały, jest tylko na początku produkcji. I jeśli z manualem, to ma on 5 biegów, a z automatem 4. Benzynowa V6 ma 6, ale to bardzo rzadko spotykany samochód. Zostaje więc 2-litrowy diesel, co z oczywistych powodów nie każdemu podpasuje. To świetny silnik na szczęście, trwały i oszczędny, a na liście najczęściej powtarzających się problemów, a bywały lata, że sprawdzaliśmy przed zakupem ponad 50 egzemplarzy rocznie, jest uszkodzona chłodniczka oleju i w związku z tym szlam w układzie chłodzenia. W 2-litrowych dieslach skrzynie są na szczęście wyłącznie 6-stopniowe, czy manual, czy automat. I tak jak przy jedynce są różnice w prowadzeniu w zależności od zużycia zawieszenia i tego, czy sfery są oryginalne, czy nie. Tutaj nieco inne niuanse mogą nas zaskoczyć. Przede wszystkim za sprawą Hydro Active 3+, ale też rzadko spotykanych, ale mimo wszystko czasem występujących grubych szyb akustycznych, które doskonale wyciszają i tak bardzo dopracowane pod tym względem auto. Korozja praktycznie nie występuje, chyba że trawa lub naprawy blacharskie. Zdarzają się wycieki oleju, przy 200 000 to niemal standard na łączeniu silnika ze skrzynią, czyli simmering wału, ale też wibracje, diabli wiedzą z czego, czasem półosie, czasem poduszki, czasem łożyska w piastach. Ceny Citroenów C5 drugiej generacji startują w okolicach 15 000, nawet 10 z dieslem 1.6, kończą w okolicach 50 000 za końcówkę produkcji. Roczniki 2015-2017 z małym przebiegiem. I przechodzimy do dzisiejszego bohatera. Oto on. Jest z 2011 roku, ma pod maską 2-litrowego diesla z 240 000 przebiegu. Auto na zdjęciach wygląda wspaniale i jest sporo dodatków. Fotel kierowcy z masażem na przykład. Cena to 27 000 złotych. Zaczynamy oczywiście od wrzucenia VIN-u w bazę AutoDNA, generujemy raport i po chwili wiemy, że to rocznik 2010, a nie 2011, że to import Francji, a nie polski salon oraz, że w 2017 roku auto miało 165 000 przebiegu. Jest też szkoda i to spora, do 30 000 złotych. No i w lutym auto było do sprzedania za 35 000, ale są też zdjęcia z Francji potwierdzające przebieg i to, że to w całości zostało przeprowadzone. Prawdopodobnie było to auto polizingowe. Sporo wiemy zatem, a co zastaniemy? Pierwsze wrażenie jest dobre, ale z bliska już co najwyżej dostateczne. Naprawiany był błotnik lewy przód i raz, że to jest zrobione niechlujnie, i to bardzo, dwa, że widać, że to było naprawiane, bo lakier wyraźnie się odcina. Mamy sporo rys, otarć, odprysków, ale też amatorsko lakierowany zderzak z tyłu i spory ubytek lakieru na błotniku. Pomiary. Z lewej strony zarówno drzwi kierowcy, jak i błotnik z tyłu były naprawiane, z prawej drzwi z przodu i z tyłu. Wnęki w porządku, więc nie było to nic poważnego, ale było. Przód rozbierany, obydwa błotniki, maska, lewa lampa była wymieniona. Silnik jest zapocony, opony zimowe, z tyłu łysawe i z 2014 roku, a od spodu sporo powierzchownej, ale mimo wszystko korozji. Sporo. Progi podłoga całe, ale elementy zawieszenia nie zazdroszczę temu, kto będzie to rozkręcał. Podsumowując, podziękujemy, poszukamy trochę ładniejszego egzemplarza. Nie muszę chyba dodawać, że Citroën C5 nie zmienił właściciela. To wszystko na dziś. Pięknie Państwu dziękuję i zapraszam na zwykły, regularny, normalny odcinek Motodziennika już jutro, choć raczej nie o 6 rano. Do zobaczenia.